Dzień dobry, dzień dobry. Jest środa i za chwilę teleportuję się w inne miejsce. Ale co za chwilę, będzie magia. O, gdzie jestem? W Łochowie. Folwark Łochów. Takie miejsce. Nowoczesne. Ładne. I cóż, jestem tu na targach jako wystawca. Także z Łukaszem z firmy Konektorio. I działamy. Działamy. Yo, yo. Dzień dobry, witam przy piątku. Teleportowałem się do Łochowa, co widziałeś na początku, bo to zmiksowałem i teraz jestem znowu w Warszawie, a jutro będzie Kraków. Dzisiaj będzie o tym, co to jest działanie reaktywne, a co to jest działanie proaktywne. I dlaczego wolisz to drugie i dlaczego celem powinno być działanie, a nie przygotowywanie się do działania. I to jest bardzo ważne, bo wiele osób wiele mówi, nie zaczyna, nie robi, nie ma efektów. No i wtedy nie ma pewności siebie, to co mówiłem ostatnio. Także tu zapraszam. No właśnie, i co to takiego jest to działanie proaktywne? Najpierw powiem sobie, to już widziałeś, tak? Więc tu jestem ja czy ty i celem jest jakiś wynik, więc żeby był wynik, to trzeba działać, tak? I teraz rzecz jest tego rodzaju, że wiele osób, oczywiście jeżeli mamy działać, to tutaj warto mieć jakieś cele. Ja już kiedyś mówiłem o tym, jak warto opisywać cele, żeby zacząć je robić. Cele SMART albo SPVE. Polecam to wideo. Natomiast wiele osób myśli, że do działania potrzebuje takich rzeczy jak motywacja, jak natchnienie, to już tak lecimy górnolotnie naprawdę. Wiele osób działa z konieczności albo z jakiegoś przymusu, czyli na przykład dopiero jak ma jakieś targety i deadline i coś się sypie, posypało im się życie, to bierze się za to działanie i wprowadzanie zmian w swoje życie. Więc to są te dwie rzeczy. Natomiast jeszcze wiele osób cały czas się nieustannie rozwija, uczy czegoś, więc idzie coś takiego jak rozwój osobisty, bo mówi sobie, że nie jestem gotowy, czyli tutaj jest coś takiego jak gotowość, tak? Czyli wieczna niegotowość do działania i takie dążenie do perfekcji. To jest tak naprawdę perfekcja. A perfekcja to jest nic innego jak tylko racjonalizowanie tego, dlaczego nie działać. Więc wiele osób rzeczywiście też rozwija się w dobrej chęci. Ja też bardzo dużo książek czytam. Dużo więcej czytam niż rzeczy wdrażam z książek. Natomiast nie jest to zdrowe, bo no po co całe to łykanie wiedzy, jeżeli to nie jest wcielane w życie. No i też jest coś takiego jak rozwój taki mocno dogłębny, psychologiczny. Niektórzy stwierdzają, że potrzebują psychoterapii. I nie mówię, że to jest coś złego, bo psychoterapia jest bardzo fajna i warto zmiany wprowadzać na swoim takim wewnętrznym poziomie, żeby działać. Natomiast to jest w tym przypadku, kiedy naprawdę nie wiesz, co ze sobą zrobić i co w tobie nie działa, że nie działasz. Wtedy terapia ma sens, wtedy ma sens zaglądanie wewnątrz z pomocą innej osoby, psychoterapeuty czy jakiejś grupy psychoterapeutycznej, żeby coś zrobić sobie. Więc jeżeli masz naprawdę duży problem i nie wiesz totalnie, gdzie leży jego podstawa, ale wracamy do tematu. Więc taki rozwój osobisty czy terapię to jest też działanie, kiedy będę miał gotowe, albo kiedy będę miał zasoby. Więc jeżeli nie działasz, no to nie będziesz miał nigdy wyników. Jeżeli potrzebujesz czegoś, co macie pchnąć do działania i jest to którakolwiek z tych rzeczy, no to działasz reaktywnie i jest dosyć słabo. Jest dosyć słabo, bo myślisz, że się potrzebujesz rozwinąć, przygotować do czegoś, a tak naprawdę nie robisz tych rzeczy, a robią je osoby inne, które nie mają tych wszystkich zasobów, nie mają tych rzeczy, natomiast po prostu osiągają wyniki, bo działają. I teraz kolejna sprawa, co w takim razie należy zrobić? Więc istotne jest zdać sobie sprawę, że to działanie jest celem. Więc nie chodzi o to, że gotowość jest celem, bo ona nie jest, motywacja nie jest celem, natomiast działanie jest celem.
Bo w trakcie działania my się bardzo wiele uczymy. Ja w tej chwili pracuję w startupie i w startupie tak naprawdę nic nie jest gwarantowane, nie ma map sukcesu. Można zrobić sobie jakieś pewne planowanie, opracować strategię, natomiast nigdy nie masz gwarancji, że coś ci się uda. I ważne jest, żeby podejmować próby, żeby zmieniać pewne rzeczy i sprawdzać, jakie są wyniki i po prostu się dopasowywać stale. Dlatego pamiętaj, że działanie jest celem. Co jest potrzebne do działania? Jest tylko jedna rzecz potrzebna. Decyzja. Decyzja plus cel. Cel, który tutaj napisałem. A resztę nauczysz się w trakcie. I do tego zachęcam. Bo nie będzie, nigdy cię nic nie pchnie do działania, zanim zaczniesz działać. Najpierw zacznij działać. Podejmij decyzję, że musisz robić to, co jest konieczne. Nie myśl, że musisz być jakimś rodzajem człowieka, żeby zacząć działać, tylko myśl w ten sposób, że działając staniesz się tym człowiekiem, który osiąga takie wyniki. Jeżeli nie wiesz, jakie wyniki, jak osiągać te wyniki, jakim człowiekiem trzeba być, to obserwuj osoby, które te wyniki osiągają. Czyli zachęcam cię do działania proaktywnego, nie reaktywnego. To tyle, a ja się za parę godzinek teleportuję do Krakowa. Powodzenia. Yo, yo.